Siemandero, moi drodzy, z tej strony Kładowy Vlog. Dzisiaj bonusowy odcinek. Umówiłem się z Mateuszem na enduro z ekipy Enduro Straszydle. Przy okazji spotkaliśmy pana na CF Moto. Mateusz go oczywiście zna, ja nie znam, ale zobaczył, że stoimy, to podjechał. Także w ogóle jakaś dzisiaj szalona, spontaniczna akcja wyjdzie. Mateusz pokaże mi trochę terenów tutejszych. Ale dzicz. Jezus Maria, ile tu się dzieje. Włączyłem sobie tracking na nawigacji, także tą trasą, którą teraz jedziemy, wszystko się będzie zapisywało. Może jakieś odcinki będę mógł wykorzystać w kładowej wypożyczalni, ale trochę obawiam się, że chłopaki zaraz pociągną mnie po takich terenach, że będę chciał wracać do Kolbuszowej. Nie spodziewałem się, że jest tu w ogóle tyle... że jest tu taka społeczność, bo z tego, co właśnie mówili, to jest tu kilka kładów w okolicy w ogóle Lubeni, tak? No bo tu jest dużo, dużo jakby takich mniejszych wiosek, także jakoś to się tutaj kręci. No w takie tereny to sam bym tutaj nie trafił za bardzo. Tak, możemy jechać chyba. Ale Boga, co zbobrował teren. O, powiem wam, kocham gminę Lubenia bez kitu. To CF Moto jest w wersji long, także kawał byka. Super, w ogóle bardzo lubię spotykać takich normalnych, fajnych, przyjaznych ludzi. Mega, mega szanuję, jak ktoś podchodzi właśnie do człowieka z taką, no z takim ciepłem, nie? Naprawdę. Muszę uważać na te kurde wszystkie gałęzie, bo mam dwie kamerki zamontowane. A i tak a propos, testuję dzisiaj kamerkę, bo dostałem na testy od firmy Orlo. W tej chwili mam na górze zamontowaną kamerkę ten Orlo X-Pro Shark. Także będą dzisiaj ujęcia również. Z X-Pro Sharka. Zaraz wyżnę orła i będzie wstyd. Także dzisiaj widzicie ujęcia z GoPro. Poprzebijane ujęciami z kamerki Orlo X-Pro Shark. Dzisiaj będzie ostra przygoda. Chłopakowi łańcuch, znaczy Mateuszowi łańcuch spadł. Mam nadzieję, że teraz mu nie spadł drugi raz, bo jazda będzie. O, ty, ale strasznie w ogóle mały, nie napięty chyba, nie? Trzymaj tam. Zdrowia, do następnego. Trzymaj się. Ty, to ty mnie znajdziesz na Facebooku, nie? No to się odezwijcie tam. To gdzieś się tam umówimy. Dobra, albo na... no dobra, dobra, spoko, zdrowia. Dzięki. Oj tak, moi drodzy, dobra, wracając do tematu. Widzicie dzisiaj ujęcia z GoPro 6 i z kamery Orlo X-Pro Shark. Więc dzisiaj sobie ją pierwszy raz przetestuję. Nie mam zielonego pojęcia, jak nagrywa. Wiem, że nagrywam w tej chwili w Full HD w 60 klatkach. Tak samo mam GoPro ustawione, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moją opinię po tym sprzęcie powiem wam dopiero, jak zmontuję ten materiał i w ogóle, także chwilę to jeszcze potrwa, bo będę montował ten materiał, później nagram odcinek taki z moją opinią o tych kamerkach. Jutro, czy tam pojutrze, czy w któryś inny dzień nagram jeszcze tą drugą kamerką, czyli X-Pro Touch. Także w ogóle, moi drodzy, będzie dużo. Ale ogólnie ta traska, na przykład w tym lesie, co byliśmy przed chwilą, to
dla amatorów to ni cholery, bo mogliby sobie zrobić krzywdę jednak, bo to się tak wydaje, że to jest takie mega proste, ale jednak balans ciałem jest bardzo ważny przy jeździe quadem. Trzeba przynajmniej wiedzieć, w którą stronę się przechylić i kiedy. W ogóle dzisiaj jest piątek, także będę cały weekend w Lubeni. Jutro przyjeżdżają już pierwsi klienci do quadowej wypożyczalni. W niedzielę też kogoś tam mamy. W ogóle w ostatnią niedzielę dzwoniło dwie osoby do wypożyczalni. Chcieli po godzinie, czyli dwa kłady, tak? Znaczy chcieli po dwa kłady, czyli jedna osoba dzwoniła, chciała dwa kłady, bo dwie osoby miały być, druga osoba dzwoniła, też chciała dwa kłady. Ale ja jeszcze nie miałem mojej 500, bo była w serwisie, także musieliśmy niestety odmówić. Także moi drodzy, no coś się dzieje, coś powoli rusza. Dobry. Szaleństwo. Także no, coś się powoli dzieje w tej wypożyczalni. Ludzie zaczynają się pytać, dzwonią. Także mam nadzieję, że te kładziki przynajmniej na siebie tam zarobią. No więc szykuje się szalony weekend w Lubeni, po prostu będę tyle jeździł, że no masakra. Także nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy będę miał w ogóle czas to wszystko pomontować, ale coś tam wam powrzucam. Nie będą to jakieś mega skomplikowane montaże, bo kurczę, straciłbym na to bardzo dużo czasu, ale mam taką zajeweczkę, że muszę wam to wszystko pokazać, co tu się dzieje. Mateusz jest z ekipy Enduro Straszydle, także mają też kanał na YouTubie, mają profil na Facebooku. Wkleję wam linki pod opisem filmu, także również możecie wbijać do chłopaków. Tak a propos, to fajna droga. Ta dróżka, ten szuterek jest bardzo fajny na odcinek trasy w kładowej.pl. Nie mam pojęcia, w którym miejscu jestem. O, poszedł! Tośmy poszli. A, to ja już chyba wiem, gdzie jesteśmy. Tu będzie taka kopalnia, gdzie jest znak wstęp wzbroniony. Chyba. Byłem tu! Tak, no. Tylko, że nie wjeżdżałem. Bo było, że zakaz, nie? Poczekaj, ale weź się ten... można się ustawić, trzeba jakąś foteczkę pyknąć telefonem chociaż. Co? Trzeba ten... dokumentować takie rzeczy. Wiesz, to na przykład jak jedziesz i gadasz, nie? To nie pojedziesz jakoś szybciej, bardziej ekstremalnie, bo nie możesz się skupić tak na dwóch rzeczach. Albo wiesz, jazda, zapierdzielanie, albo gadanie, bo tego się nie da, wiesz, tak połączyć, nie? Dobra, to śmigamy, to prowadź. No i tak, lecimy dalej. Ściągnąłem sobie, kurde, bluzę, bo tak mnie zakisiło, że nie chce mi się... Nie chce mi się kisić. Mateusz pokaże mi jeszcze jakiś drugi kamieniołom zaraz, bo podobno jest tu jakiś drugi jeszcze. Ja już gdzieś się jechałem tymi... już gdzieś jeździłem tymi drogami tutaj, ale na drugi kamieniołom jakby nie trafiłem. A zawsze warto znać mniej więcej te... poznać tajniki tych miejsc. O, taki podobny jak tamten. Ciekawe, co tu wydobywają. Pewnie koko. Kokolino. Moi drodzy, przeniesienie tutaj vloga. Przeniesienie tu vloga w te tereny. To był jeden z lepszych pomysłów. Jeden z lepszych pomysłów, naprawdę. Jedziemy teraz pod jakąś... Znaczy nie wiem, gdzie jedziemy. Pod jakąś górkę, z której ma być mega widok. I na tym pewnie już, moi drodzy, skończę ten odcinek, bo i tak pewnie wyszedł długi. Jestem zalogowany na weekend w Lubeni. Nic tego nie zmieni. Siemandero. To był kładowy vlog.
Odcineczek bonusowy, bardzo spontaniczny, także moi drodzy, o kurde. Czyste szaleństwo. Też się tak pojadę jak Mateusz. Jestem królem. A idziemy sobie tak na kładzie. Fajnie jest. Ja się będę jarał przez do końca tego roku, będę się jarał tym wszystkim. Moi drodzy, przyjeżdżajcie bez kitu. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Zapalimy grilla, zjemy kiełbasy. O! Co tu się dzieje? Ile kładów? Nie no, Podkarpacie jest piękne, to jest bezapelacyjnie, bez dwóch zdań. Podkarpacie, Bieszczady. Niesamowita rzecz. Niesamowite tereny. No to był najlepsza decyzja w moim życiu. Przeniesienie się z vlogiem w te tereny. Tak jest, dobra moi drodzy. Tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się bardzo niebawem, a jak wpadniecie do wypożyczalni, czyli na kładowa.pl, to widzimy się osobiście. Siemadero!